dzięki Bogu i dziękuję Wam, towarzyszycie nam w naszej skromnej kampanii. Pytaliście mnie kilkakrotnie, dlaczego nas nie widać. W piątek zrozumieliście, bo losowanie list było i nasz numer jest ostatni, 25. Bo moi przyjaciele, dziennikarze, ostatni będą pierwszymi, na tym to polega. A druga rzecz, może bardziej ważna, proszę Państwa, dlaczego z Romkiem jako radni powiatowi i z Pawłem Płonkiem, mając propozycję wszystkich prawie komitetów, żebyśmy szli z nimi i z pierwszych miejsc, podziękowaliśmy, dziękujemy Wam za zaufanie, ale chcemy, wpadliśmy w pewien problem. Tworzyliśmy oblicza 20 lat i kiedy każde partie, czy to Platforma, czy PiS, czy Trzecia Droga, czy Czwarta Droga, czy co tam jeszcze wymyślą, mają zawsze swój koniec. Oblicza też mają swój koniec. I proszę Państwa, stanęło przy nas nagle, dzięki Pawłowi, kilkudziesięciu młodych ludzi i powiedzieli tak jak rzeczywiście z billboardu mojego młodszego kolegi, którego wprowadzałem w politykę, Jacka, chodźcie z nami. Ale oni to pierwsi powiedzieli Jacku i myśmy poszli z wami. I stworzyliśmy ten komitet ludzi młodych, ludzi ciekawych, przede wszystkim społeczników. Proszę Państwa, nas nie ma nigdzie i za dużo nas nie będzie. Bo tak jak Państwo, mieszkańcy Raciborza, nasze korzenie są w większości z niebogatych rodzin. Nasi kontrkandydaci proponują wszystko. Kiełbasę wyborczą, której my nie mamy. Na święta ją zostawiamy. Złote jaja, kury, obiecują cuda. Mają za sobą ludzi majętnych i bogatych. A my mamy państwa. Ludzi, którzy wyrośli z krwi tej ziemi. I do was się dzisiaj zwracamy. Zwracamy się do was, którzy jesteście wolni i szczerzy jak ptaki. Chodźcie z nami. Chodźcie z nami i nas poprzyjcie. Bo sami doświadczacie trud, ból i cierpienie. Bo nie ma, proszę Państwa, w Raciborzu o tym się nie mówi dzisiaj. Wszystko jest fajnie, korki są elegancko przygotowane, bezpłatne autobusy, chwała wszystkim za wszystko. Ale nikt się nie zajmuje ludźmi, rodzinami, którzy każdy jest jakiś dramat. Czy to cierpienie, czy odejście kogoś, czy śmierć, czy po prostu bieda, czy tak zwana nieumiejętność radzenia sobie w życiu. I proszę Państwa, pierwszą inicjatywą, jaką my wprowadzimy, to będzie otwarcie takiego sklepu. Jest stowarzyszenie, sklep dobra, sklep w centrum miasta, sklep finansowany z Urzędu Miasta. Tego nikt nie wymyślił, a to jest nasze marzenie, przynajmniej moje i Romka od wielu lat. I w tym sklepie Państwo będą przynosić, tak zawsze się dzielicie, czy to pomoc jest kresom, kresowiakom, czy innym kataklizmom. Będziecie przynosić ubrania, którym chcecie się podzielić, książki. Już jedna z koleżanek zaproponowała mi 1000 wieszaków. Niesamowite. I proszę Państwa, tamte będą środki czystości i to będzie pierwsza nasza dłoń, którą podamy Raciborzanom. Bo proszę Państwa, idą potężne podwyżki i wcale nam nie będzie tak łatwo. My się zajmiemy naszymi ludźmi, a resztę przeczytacie Państwo w kampanii. Wkrótce pojawimy się i z plakatami. Proszę Państwa, na kampanię można wydać 29 600. Myśmy zebrali 16 tysięcy, ja tego nie kryję. Stać nas było na 3 billboardy. Niedużo, ale mamy największy z Arturem. Patrzy na z góry Staszica i Opaska na wszystkich i mówi, koledzy, chodźcie z nami, nie kłóćmy się. Motto Artura przy pomniku zgody jest bardzo wymowne. Tam się odbywała historia Raciborza i my tą historię chcemy przywrócić. W zgodzie, w prawdzie, w przejrzystości. Powiedziałem, że 29 tysięcy. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że niektórzy z ugrupowań mają po 50 billboardów i 100 banerów. Ja tak przeliczę, to chyba wychodzi więcej jak 30. Nie wiem, jak oni to robią. Nie znam się.
na takich sprawach. Wiem jedno, 30 lat walczę w tym mieście, bo walczę, zawsze możecie mi zarzucić wszystko, że się mało uśmiecham, że może jestem złośliwy, ale nikt nie zarzuci mi i moim przyjaciołom prawości, sprawiedliwości i uczciwości. Proszę Państwa, stało się ewenement w mieście, od historii miasta, dzięki radnym oblicz, dzięki Ronkowi, mi, dzięki Pawłowi, bo walczymy w powiecie o słuszne miejsce, o ten zamek za 21 milionów remont. I nagle starosta przełożył sesję. Pierwsza rzecz w historii, jak Radziwiłł był, przynajmniej nie znam przedwojennej, ale powojennej, przełożono sesję z powodu kilku radnych na kwiecień. W marcu nie będzie sesji. Nie będzie sesji, bo nie chcą, żeby ujawnić pewne sprawy. Panie starosto, wzywam pana tutaj, stąd. Dlaczego pan nie chce zwołać tej sesji? Jest tyle ważnych spraw w marcu. Tyle rzeczy musimy podjąć. A pana nie ma? A pan wyjechał? A pan zniknął? Czy to tylko wielki poz i pokuta? Czy to tylko cwaniactwo i ucieczka przed prawdą? Szanowni Państwo, teraz przepraszam za takie emocje, ale musiałem to powiedzieć. Romku, wycisz tę atmosferę i poprowadź dalej naszą konwencję.